Tam znów kilka słów o kobietach. Żony, bądźcie poddane swoim mężom. Nie będę się rozwodził, tylko podzielę się kilkoma myślami na temat tego fragmentu, żeby pokazać trochę inne światło na te, uwaga, bulwersujące wnioski, jakie się wyciąga pochopnie, bez zrozumienia istoty. Wczoraj sobie wspomnieliśmy, że trzeba zrozumieć Boga, żeby zrozumieć siebie, żeby zrozumieć, jak powinny wyglądać właśnie relacje między ludźmi. Jeżeli ta wizja jest zachwiana, no to reszta też się chwieje, jest niewłaściwa. Wszystko, co czynimy i dokonujemy, winno być w miłości. Ale żeby tak było, to najpierw trzeba zrozumieć tą miłość, którą jest Bóg. I teraz w nagraniach, które są dostępne na stronie na Facebooku Tomasza Dobrawy, Pogromcy Lubelskiej Szurii, wejdźcie sobie tam. Kapitalna strona, ja już nieraz o niej mówiłem, teraz to jeszcze raz wspomnę. Fantastyczne wycinki, które pokazują wiele na temat pastora Chojeckiego, jego nauczania. Tam znajdziecie takie, szczególnie o te dwa fragmenty mi chodzi, one tam trwają po półtorej minuty, coś takiego. I pan Tomasz zatytułował ten fragment jeden, czy mąż powinien pomagać żonie, posłuchajcie sobie ten, i drugi fragment, że mąż jest jak król, coś takiego. Znajdziecie sobie tam jak król, tam taki jest tytuł. W tym o królu zaczyna od początku, że tak, mąż jest jak król albo jak kapitan na statku. Czy mąż powinien pomagać żonie? No to oczywiście, jak ma czas, jak żona nie domaga, może pomóc, ale to nie jest jego teza. Generalnie tezą jego jest, że kobieta powinna ogarnąć cały dom. No, ale mówi, że mąż jest powołany do rzeczy większych, wielkich rzeczy, prawda? Oczywiście są to jakieś fanaberie pastora. Zwróćmy sobie chociażby w trzech słowach na uwagę na takie postacie jak Rahab, przez którą przeszło ocalenie jej rodziny, kobieta. Przez nią Bóg dokonał dzieła, że misja zwiadowcza Jerycha się udała, została ocalona. Więc to, co ta łaska dla narodu wybranego, że misja się udała, że wysłannicy wrócili, że cała rodzina jej ocalała, przyszła właśnie przez kobietę. Co powiedzieć o Ester, która w liturgii jest przedstawiana jako figura Maryi, królowa, która wstawiając się za królem, demaskuje zło i ratuje cały naród wybrany od wyrżnięcia. Estera. Więc ocalenie przychodzi nie przez nikogo innego, jak właśnie przez piękną kobietę. Co powiedzieć o Judycie, która ratuje miasto Betuje od wyżynki. I później czytajcie Księgę Judyty. Przepiękna mowa do starszych miasta, czyli daje po głowie starszym miasta, czyli powiedzmy no władzom miejskim. Ocalenie przychodzi tu przez kobietę. I oczywiście szczególne uznanie, pokłon, no bo przecież nie można zapomnieć o Matce Najświętszej. Przez kobietę zbawienie, nasze życie przyszło na świat. Naszym życiem jest Chrystus. I On przyszedł przez kobietę. To w Maryi można zrozumieć wartość kobiety. Patrząc na nią, można zrozumieć, kim jest nasza żona. Patrząc na nią, a patrząc na Maryję, na to, co Bóg zamierzył przez kobietę dokonać. Nie? Więc nieprawdą jest, jest jakąś fanaberią, że kobieta ma być u pastora Chojeckiego właśnie kobieta do garów, do łóżka i do dzieciaków. I jak się to ma właśnie takie i ma służyć. Nie jak to się ma do przesłania miłości. Bycie królem
i pomóc, jak może. Jak to się ma z miłością? Chrystus był królem, a co Jezus mówi? Ja nie przyszedłem, żeby mi służono, ale żeby mi służyć. Więc jeżeli mają być żony nam poddane, jak Kościół Chrystusowi, to patrzmy, panie pastorze, nie na to, że żony mają być ci poddane, tylko kim ty masz być. Ty masz być jak Chrystus dla Kościoła, czyli masz jej służyć. Mamy być wzorem służby, miłosnej służby. Żonie i rodzinie, tak jak Chrystus nas pouczał. On nie przyszedł, by mnie służono, lecz abym służył. I tu się dotyka sedna miłości w małżeństwie. Służba. 21 wers, który pan pastor, panie pastorze, pan pomijasz. Bądźcie sobie nawzajem poddani w bojaźni Chrystusowej. Dlaczego pan zaczyna, że 22, żony bądźcie poddane swoim mężom, a nie czytasz najpierw o wzajemnym poddaniu? Ja, co to znaczy? Ja mam być poddany Chrystusowi, moja żona ma być poddana Chrystusowi, my wspólnie jako małżeństwo poddanie Chrystusowi i w tym poddaństwu Chrystusowi być sobie nawzajem poddani w miłości. Nie w służebności, nie w takiej służebnej służalczości, która nie ma nic wspólnego z miłością, ale właśnie w miłości. I teraz zobaczmy. Żony, bądźcie, zaraz sobie to znajdziemy, to jest Efezjan 5, 21. Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej, tak? Żony niechaj będą poddane swym mężom jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus głową Kościoła. On zbawca ciała. Ty masz być, panie pastorze, i my, mężowie, zbawcami dla żon. Mamy iść piersi na szafot za nich, za rodzinę. Lecz jak Kościół poddany jest Chrystusowi, tak i żony mężom we wszystkim. Żony mają być nam poddane na wzór poddaństwa Kościoła Chrystusowi. A tu mowa jest o umiłowaniu. Prawda? Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół. Chodzi o poddanie miłości, czyli żony, bądźcie poddane mężom na wzór Kościoła, który jest poddany Chrystusowi, który go umiłował. Żony, bądźcie poddane miłości męża do was. Tej ofiarnej miłości, służebnej miłości do was, bo tak jak Chrystus, służąc i składając siebie w ofierze, umiłował Kościół, podając nam wzór, a my, mężowie, mamy być Chrystusem dla żony, to mamy właśnie się poświęcić służbie. To nie znaczy, że ona siedzi na tronie, a nie, po prostu wzajemnie sobie służyć. Wzajemna służba. Ofiarna, miłosna. I żony, tak jak Kościół poddany jest miłości Chrystusa, tak żony powinny być poddane miłości męża. Przyjąć tą miłość, ofiarną miłość męża, tak jak Kościół ofiarną miłość Chrystusa. A nie spłycać tu, no, baba, szczota, szoruj tam, bo ubikacja brudna, a później daj mi Michę, bo z roboty wróciłem. To nie jest miłość, to nie jest Chrystus, bo Chrystus obmywał nogi swoim uczniom. Więc panie pastorze, jeżeli ty się, panie, uważasz za króla, to twoja żona powinna być nie służącą, ale twoją królową. 28. Mężowie powinni miłować swoje żony tak jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje. Więc jeżeli miłujesz własne ciało, patrząc na nie w kategoriach, że jest królem,
że jesteś królem, a masz miłować żonę tak samo, to ona powinna być twoją królową, twoją panią. Jeżeli ty jesteś panem, to ona powinna być panią. Żony, bądźcie poddane swoim mężom jak panu. Tak? Jak Chrystusowi. Więc ty powinieneś być, panie pastorze, jeżeli się kreujesz na pana, kapitana, króla, to żona powinna być twoją panią, królową, kapitanką, a nie tak do garów. Wprowadzasz tu, panie pastorze, deformację relacji małżeńskich. Ty król, a ona służąca. Więc, więc poniżasz tutaj swoje ciało. Bo jeżeli żona jest twoim ciałem, jesteście jedno i ty ją poniżasz do roli właśnie tak przynieś, wynieś, pozamiataj, to siebie poniżasz. To nie, to jest klasyczny tekst, który pokazuje, na czym powinna polegać miłość małżeńska. Na ofierze. Każdy, przecież nikt nie odnosił się z nienawiścią do własnego ciała, lecz każdy je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół. Więc powinniśmy kobietę żywić, pielęgnować, otaczać troską, dawać jej to, czego potrzebuje. Nie tylko chodzi o pieniądze, a nawet w tym kontekście to może i najmniej chodzi o pieniądze. Chodzi o te właśnie o zaspokojenie jej miłości w najszerszym tego słowa znaczeniu. Dać jej tego, czego oczekuje od mężczyzny, tak jak Chrystus zaspokaja Kościół, pielęgnując go, dbając o niego. No i święty Paweł to mówi, tajemnica to wielka, a ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i Kościoła. Prawda? Więc tak święty Paweł przyznaje tutaj, że tajemnica małżeństwa jest wielka, tak jak tajemnica Chrystusa i Kościoła. Ale jedno jest pewne, ta tajemnica jest tajemnicą miłości. Miłości ofiarnej, miłości, która się poświęca jeden dla drugiego, a nie, że jeden sobie puszcza bąki, a drugi w postawie czołobicia albo pokłonu w pas, jak przed jego królewską mością, prawda? I trzeba skakać koło niego jak poddany. To jest deformacja małżeństwa. Pan deformujesz miłość małżeńską. W końcu więc niech także każdy z was tak miłuje swoją żonę jak siebie samego, a żona niechaj się odnosi ze czcią do swojego męża. Tak. Cześć do męża. Ale jeżeli mamy miłować żonę jak siebie samego i oczekujemy czci od żony, to to działa też w drugą stronę. My winniśmy też odnosić się ze czcią do żony. To nie jest jednostronne, że ja jej babo, a ona tak jego mościu mężu. Nie. Jeśli ona jego mościu mężu, to ja do żony jego mości. To sam respekt, bo mam miłować ją jak swoje ciało. Jeżeli ona mnie miłuje jak własne ciało, to ten szacunek powinien być dwustronny. To poddanie powinno być i to poddanie miłości powinno być dwustronne. Bo jesteśmy jednym ciałem. To jest tajemnica, mówi święty Paweł. Jeszcze raz to podkreślam, 32. Tajemnica to wielka.
a mówię w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła. A tu jest tajemnica odwiecznej miłości Boga do człowieka. Stąd należałoby, panie pastorze i drodzy członkowie KNP i wszyscy, zrozumieć najpierw miłość, żeby poprawnie budować, układać relacje w małżeństwie. Mąż, żona, żona, mąż, mąż, żona, dzieci, dzieci, ojciec, matka. Prawdziwą miłość Boga, a nie tak sobie zinterpretować, no jest napisane, niech będzie poddana, no to dawaj, masz mi służyć. To nie jest miłość. Ktoś mądrze powiedział, że reformacja to deformacja. Święta prawda. Deformacja, deformacja prawdy, deformacja, tak jak w tym przypadku, miłości małżeńskiej. Służebność nie ma nic z nią wspólnego i poddaństwo. Więc to tak kilka refleksji do zastanowienia się i do takiej próby wyznaczenia innego kierunku spojrzenia na te sprawy. Na to niby poddaństwo i generalnie na małżeństwo. Miłość jest fundamentem. Chrystus nam ją pokazał, a cechą miłości Chrystusowej jest służba, ofiara i śmierć. Poświęcenie do końca. To jest cecha. Więc mąż jak najbardziej. Nie tylko o, że może, jak żona nie domaga, albo ma więcej czasu, to może jej pomóc. W świetle tego jest obowiązkiem pomóc żonie. Tego wymaga miłość, tego wymaga służba. Tego wymaga bycie mężem i ojcem. Pomagać żonie, pomagać dzieciom. Poświęcać się do końca, do consummatum est, czyli do wykonało się. A nie jak tam zachoruje, to tam może coś ugotuje sobie herbatę. O! A na obiad do baru. No, można i tak. Ale czy żona zachoruje, czy jest sprawna i to jednak mąż powinien pomagać żonie. Mało z tego, jest jego obowiązkiem. Nic się nikomu korona z głowy nie spadnie, jak wrzuci pranie do pralki, jak pójdzie z dziećmi na spacer, a żona sobie odpocznie, albo jak sobie nawet nałoży zupę na talerz i drugie danie. Nic się nikomu nie stanie. No ale dla pastora Chojeckiego to się nie mieści według jego tezy. Że jak on wchodzi i kobieta mówię, ogląda serial i ja mówię, no tam masz, wrzuć se do mikrofali, no to już jest za dużo dla niego. No, panie pastorze, niech pan uważa, żebyś panu korona nie, z głowy nie spadła, a panie marzenko, szczerze, z całego serca współczuję. No, pani już do tego pewnie przywykła i może pani nie zna prawdziwego modelu małżeństwa według myśli Chrystusowej i po myśli według miłości Chrystusowej, tylko tak, no ale współczuję pani anyway, jakby to powiedzieli Rosjanie. Na razie.